Wakacje 2009, KGP liczy 9 osób i włącza się w międzynarodowe inicjatywy. Tak, KGP znane na całym świecie. KGP przyłączyło się do międzynarodowego pleneru fotograficznego zorganizowanego przez jednego z najbardziej medialnych fotografów świata, przez Scotta Kelbiego. Był to Worldwide Photo Walk. Idea była prosta. Jednego dnia na całym świecie ludzie, którzy fotografują, spotykają się i robią zdjęcia. Później te zdjęcia przesyłają do galerii, zdjęcia są oceniane. KGP zorganizowało w Kazimierzu Photo Walk, na który przyszły 32 osoby. Myślę, że w porównaniu z innymi miastami w Polsce, gdzie odbył się Photo Walk, z Warszawą, Krakowem, Gliwicami, Gdańskiem, wypadliśmy bardzo dobrze, ponieważ w tamtych miastach frekwencja była na podobnym poziomie. Co jeszcze warto dodać? Photowalk zaowocował jeszcze większym zainteresowaniem naszą grupą. Dołączyły do nas dwie nowe osoby. Ale na tym nie koniec. KGP uczestniczyło także w Photowalku w Kołobrzegu. Kolega wspominał o fotołoku w Kazimierzu i w Kołobrzegu. Byliśmy częścią KGP, reprezentującą naszą grupę w Kołobrzegu. Na wakacjach, które akurat spędzaliśmy nad naszym morzem, niedaleko Kołobrzegu, postanowiliśmy dołączyć do grupy, która brała udział w tym przedsięwzięciu, grupy lokalnej z Kołobrzegu. Co się okazało? Stanowiliśmy tam ponad połowę liczebności całej tej ekipy, która brała udział w fotołoku. Czyli mała miejscowość Kazimierz, nasza grupa KGP stanowiła większość z tych wszystkich osób, które zdecydowały się przyjść w tak dużym, jakby nie było, mieście, jakim jest Kołobrzeg. Prawie 2,5 roku naszej działalności byliśmy na ponad 70 plenerach, wzięliśmy udział w wielu konkursach, zarówno tych organizowanych w internecie, jak i tych, gdzie trzeba było zdjęcia wysłać na papierze. Ukoronowaniem naszej działalności była wystawa, a nawet nawiązanie współpracy z Szamoturskim Ośrodkiem Kultury. Obecnie w godzinach działalności SZOK można oglądać nasze zdjęcia. KGP jest grupą otwartą. Zachęca do wspólnych plenerów, do wymiany umiejętności, do rozmawiania na temat fotografowania, na temat zdjęć. Jeżeli zainteresował Was ten materiał, skontaktujcie się z nami. Zobaczcie nasze zdjęcia. Przyłączcie się do nas.